Nazywam się Marek Szajda i jesteśmy w Księżycy Karkonoskiej w sali audytoryjnej, wykładowej. I już za chwilę, dzisiaj 25 lutego, odbędzie się spotkanie z cyklu Zabytki lubię to. Pierwsze spotkanie z serii spotkań o jęgórskich zabytkach, którego gościem będzie Kazimierz Piotrowski, wieloletni radny, także wiceprezydent Jeleniej Góry, ale przede wszystkim fotograf i wielki pasjonat nie tylko zabytków, ale samej Kotliny Jeleniogórskiej, który w swoich zbiorach ma miliony zdjęć o Jeleniej Górze, Kotlinie, myślę, o całym Dolnym Śląsku. I opowie nam o gminnej ewidencji zabytków, czyli czymś, czym się zajmuje zawodowo, pracując jako dokumentalista w Urzędzie Miasta. Powiedział Pan pierwsze spotkanie, czyli będą jeszcze kolejne? Tak, mam nadzieję, że w tym roku odbędzie się kilka takich spotkań. Organizuję jako społeczny opiekun zabytków, czyli taka funkcja trochę nowa, wprowadzona niedawno, kilka lat temu, przez ustawę o ochronie zabytków. I moim zadaniem jest właśnie popularyzować wiedzę o zabytkach i przez takie spotkanie mam nadzieję dotrzeć do szerszej publiczności jeleniogórskiej i powiedzieć coś więcej o zabytkach. Nie tylko to, co wiemy z oczywistych publikacji, ale także dowiedzieć się takiej praktyki. No, Księżyca Karkonoska dała miejsce młodemu miłośnikowi zabytków, który postanowił cyklicznie organizować tutaj spotkania dotyczące zabytków Jeleniej Góry. Ja akurat w Urzędzie Miasta zajmuję się gminną ewidencją zabytków i postaram się dzisiaj, może mi się to uda, taką mam nadzieję, przedstawić słuchaczom, co to jest ta gminna ewidencja zabytków, z czym to się je i do czego to tak naprawdę służy. Witam Państwa, ja mam na imię Marek Szajda. Jestem jeleniogórzaninem, tak jak myślę, że większość z Państwa. Obecnie studiuję historię na Uniwersytecie Wrocławskim, ale też od niedawna, od kilku miesięcy, jestem społecznym opiekunem zabytków. Właśnie ustawa o ochronie zabytków z 2005 roku wprowadziła taką instytucję, no i akurat udało się, że zostałem powołany przez konserwatora, później przez prezydenta do pełnienia takiej funkcji. I jednym z moich zadań jest między innymi popularyzacja zabytków naszego miasta, co też robię dzisiaj, organizując w tych gościnnych progach Księżycy Karkonoskiej spotkanie o gminnej ewidencji zabytków. I naszym gościem jest pan Kazimierz Piotrowski, znany większości z Państwa, też, który wiele lat pełnił funkcję radnego, był wiceprezydentem naszego miasta, obecnie jest dokumentalistą w Urzędzie Miasta i zajmuje się właśnie prowadzeniem gminnej ewidencji zabytków. Ale pan Kazimierz jest także pasjonatem zabytków, kotliny i myślę, że każdy z Państwa, kto odwiedzał taki serwis Fotopolska.eu albo w Bratysławie Amici, oglądał mnóstwo, myślę, że tysiące zdjęć pana Kazimierza dokumentujących Dolny Śląsk. Myślę, że Kazimierz P. to właśnie był ten nick, który rozpoznało wielu odbiorców. Zapraszam, panie Kazimierzu, o gminnej ewidencji zabytków i o tym, czego mam nadzieję zastanawiam się, czy mówić z niczego, czy nic z głowy, ale wolałem napisać to wszystko, żeby nic mi nie umknęło i ewentualnie, żeby pewnych sformułowań potem się nie wstydzić, ewentualnie żałować, że coś palne i nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Co do zabytków, co do mnie zapytano na początku, że jestem miłośnikiem Jeleniej Góry, że jestem z regionu, no mi się wydaje, że każdy, kto mieszka w jakimś mieście, przy jakiejś ulicy, powinien się interesować, co się wokół niego działo, co na tym terenie powstawało, co kiedyś było, zwłaszcza, że my w jakimś sensie jesteśmy gośćmi, ja bym wiedział, co to jest, mi się znów włączył się antywirus, ja tu wirusu nie przyniosłem, mam nadzieję, skanowałem się. No, zaraz przeskoczymy. To w każdym razie no, jesteśmy gośćmi na tym terenie, ale już powoli, zwłaszcza kolejne pokolenia to już się utożsamiają z Jelenią Górą, to utożsamiają się z Kotliną Jeleniogórską. Dla nich nie ma różnicy, czy to jest z czasów Hirschberga, czy to jest z czasów Jeleniej Góry. Myślę, że powinniśmy się tylko z tego cieszyć. W końcu nasi rodzice nie bardzo chcieli wyjeżdżać stamtąd, skąd ich wygoniono. Ale jeżeli już przyszło nam tutaj mieszkać, no to powinniśmy tą ziemię oswajać i się z nią naprawdę rzeczywiście zaznajamić. Zacznę może od takiego sformułowania. Zabytek, co to w ogóle jest, ustawowo to jest określone, jest to każdy wytwór działalności człowieka będący świadectwem
minionej epoki pamiątką przeszłości, posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną. Tak więc można powiedzieć, że każda rzecz, która budzi w nas uczucia wyższego rzędu, jest dla nas czymś szczególnym, zabytkiem. To, że każdy z nas ma inne wewnętrzne kryteria określenia zabytkowości, powoduje, że musi to być w jakiś sposób jednoznacznie zdefiniowane. Zwłaszcza w sytuacji, czy to ma dostać jakieś społeczne, finansowe środki, czy też zostać wyburzone. Kiedy mamy kierować swoje prywatne pieniądze w jakiś cel, to nikt nie będzie i nie może nam narzucać, na co je wydajemy. Kiedy jednak w grę wchodzą społeczne, państwowe pieniądze, to urzędnik mający nimi zawiadywać musi być jasno i jednoznacznie określony, co jest, a co nie jest zabytkiem. Dlatego wszelka władza usiłuje usystematyzować zabytki. Ta grypa jednak przeszkadza. Szuka określenia, które są mniej, a które są bardziej ważne. W latach 60. wprowadzono klasy zabytków. Pamiętam nawet te czasy, jak to tam wyburzano na przykład młyny Świętej Klary we Wrocławiu, coś innego, i udowadniane, że wcale nie są takie warte zachowania. Zaczęto określać zabytki jako klasy zerowej, gdzie chyba na Dolnym Śląsku była chyba 5 takich. Pierwsze aż do czwartej. Te w klasach najwyższych miały szansę na remonty, dotacje z budżetu państwa, jakąś ochronę. Te z niższych klas były traktowane per noga i najczęściej zniknęły z naszego krajobrazu. Znikło wiele kamienic, chałup drewnianych, zabytków techniki. Nie było tak ważne. Nie było tak ważne. Potem wprowadzono rejestry zabytków i te rejestrowe zaczęły być prawnie chronione. Nawet wprowadzono zapisy prawa określające, jaka kara grozi za zniszczenie zabytków. Te inne obiekty, mniej ważne, trafiały do tak zwanego spisu konserwatorskiego. One już nie były mocno chronione, ale przy różnych działaniach należało uzyskiwać opinię konserwatora zabytków i wszyscy się tymi opiniami przyjmowali, a zwłaszcza wcześni decydenci. Na początku lat 60. przeprowadzono analizę budynków w naszym mieście. Dokładnie w grudniu 65. roku sporządzono opracowanie ogólna charakterystyka, rys historyczny regionu Przedgórza, Kotliny i Jeleniogórskiej. Opisano w nim historię regionu, historię rozwoju Kotlina, a także dokonano analizy, które budowle w mieście należy zachować, a które można bez skrupułów wyburzyć. Było to podstawą do przyjęcia planu zagospodarowania urbanisty doktora architekta Romana Tunikowskiego. Planu, który autora Placu Kościuszki we Wrocławiu, jakbyś chciał wiedzieć jeszcze inne jego projekty. Planu, który pozwolił na gwałt na wielu obiektach naszego miasta, a z tego gwałtu do dzisiaj Jelenia Góra powoli się dźwiga. Te zdjęcia, które tu akurat specjalnie tego zdjęcia zacząłem, to jest zdjęcie zrobione, oprócz jeszcze wielu innych zdjęć, specjalnie w 1963-1964 roku, aby udokumentować w Jeleniej Górze różne budowle, ulice, panoramy, żeby potem ewentualnie określić, co musi się zachować, a co można wygruzić, jak to mówili nasi sojusznicy. Dzięki temu planowi mamy zabudowę ulicy Kropelnika, Drucianej, Szkolnej, Solnej, częściowo Konopnickiej. Na szczęście w latach 70. znalazł się architekt Andrzej Stachoń, który na bazie opracowania profesora Jerzego Rozpędowskiego wykonał plan zagospodarowania zakładający odtworzenie historycznego centrum Jeleniej Góry. Bo akurat gdzieś tak na początku, jak tylko zaczynała się województwo jeleniogórskie, to wtedy akurat zlecono profesorowi Jerzemu Rozpędowskiemu, ażeby dokonał analizy naszego miasta, przejrzał wszystkie te budowle, ulice 1 Maja, Plac Ratuszowy, te wszystkie uliczki boczne i on tam określił, które są warte do zachowania, które nie. Nawet niektóre z tych budynków pokrywały się z tymi budynkami, które Niemcy w 1936-1937 roku określiły, że należy zachować. I jeszcze tak wracając do tego planu Tunikowskiego i tych wytycznych, które akurat jestem posiadaczem u siebie w urzędzie, są te wszystkie wytyczne zeskanowane, których jakby każdy z was przeczytał i zobaczył, co ówcześni znawcy historii naszego miasta czy zabytków określali do zachowania, które, a co do wyburzenia, to by się mocno zdziwili, bo akurat tak się złożyło, że to, co było szczególnie do zachowania, to tego nie ma, a to, co ewentualnie do wyrzucenia, to zachowało się. Między innymi budynek Desy też był do wyburzenia przewidziany ewentualnie. Między ulicami pierwszego Bankową, a dzisiejszą Piłsudskiego, kiedyś 22 lipca, jeszcze kiedyś Strzelecką, to przewidziano, że te wszystkie budynki od strony Piłsudskiego były do wyburzenia, tam miały stanąć punktowce.
między ulicą Krótką a placem dawnym Cieplickim, a teraz chyba Niepodległości, plus Wyszyńskiego. Te wszystkie budynki, poczynając od domu dziecka w stronę południową, miały być wyburzone, a tam miały stanąć cztery średnio wysokie, znaczy do 10 kondygnacji punktowce. Takie to były pomysły. No, na szczęście zostało to zahamowane, no i powoli to zaczęło się zmieniać. Doskonałym pomysłem, bo to potem były lata 70. Prezydentem miasta został jaki pan Jerzy Piekarski, który najpierw był wiceprezydentem do spraw cieplic, a potem został prezydentem miasta. I za jego czasów wpadli na pomysł taki, żeby budynki, które ewentualnie były w stanie zdekapitalizowanym, żeby te budynki jednak przekazywać, sprzedawać ludziom, którzy ewentualnie te stare budynki już chylące się ku ruinie sami odbudują i sami odtworzą. I to jest akurat, uważam, że jeżeli to jest mój Jurka Piekarskiego pomysł, chylę ku przed nim czoła i gratuluję tego typu działań. Dzięki temu zachował się ciąg kamieniczek przy ulicy Grodzkiej, od hotelu Baron do Banku Śląskiego, to są te kamieniczki. Zachowała się kamiczka przy ulicy Piłsudskiego 5, tam są takie kwiaty, jakiś taki butik, nie butik, tam panie, które lubią różne szmatki kupować, to chyba wiedzą dokładnie, o co chodzi. W każdym razie zatrzymała się tendencja burzenia jagleci i stawianie w to miejsce typowych domów wielkoblokowych. Ostatnie z tych budynków to zabudowa ulicy Kopernika. Zaczęto pieczołowicie remontować, odtwarzać budynki w ciągu ulicy 1 Maja, od numeru 7 do numeru 25. Remonty te przeprowadzano parami budynków, widać po jakości tych robót, które były wcześniej, a które były później remontowane. Akurat tak parami były robione. Przykro mi stwierdzić, ale według mnie najgorzej zostało wykonane to, co taka para budynków, gdzieś Solidarność i Konserwator Zabytków, to WKZ-y remontowały. Fatalnie jakością. Widziałem to poddaniu do użytku niekoniecznie. Potem Pebex też budował tam, remontował parami. Jedna para im wyszła, druga niekoniecznie. No i Alemar była taka firma, jak może niektórzy pamiętają, która remontowała kamieniczki numer 7 i 9 i te kamieniczki w sumie z tego całego ciągu były najlepiej wykonane. Dalej jednak funkcjonował podział w Polsce na zabytku na te rejestrowe, mocniej chronione i te nierejestrowe w spisie, o których właściwie wiedziano, że są, ale dalej nimi się specjalnie nie przejmowano. Były zapisy w planach zagospodarowania, które narzucały pewne działanie, ale nie były one tak silne jak te dotyczące rejestrowe. W 2003 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, narzucając przy tym na gminy obowiązek stworzenia gminnej ewidencji zabytków, a na województwa wojewódzkiej ewidencji zabytków. Więc gminy powoli zaczęły taką ewidencję tworzyć, kierując się ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a jest tam zapis. Zgodnie z artykułem 22, punkt 4 ustawy wójt, burmistrz, prezydent miasta prowadzi gminę do ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. Po uchwaleniu wyżej wymienionej ustawy minister kultury dnia 14 maja 2004 roku wydał rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Tak to brzmi akurat to rozporządzenie. To jest dziennik ustaw numer 124. No, urzędnik przeze mnie przemawia, bo to my się opieramy, zawsze musimy przywoływać akty prawne. Pozycja 1305. To rozporządzenie straciło jednak swoją moc z dniem 5 czerwca 2010 roku w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw, dziennik ustaw numer 75. Jednym ze współautorów tej nowelizacji był poseł przewodniczący podkomisji sejmowej opracowującej nowelizację Marcin Zawiła, jak Państwo wiecie, który dzisiaj pełni funkcję prezydenta naszego miasta. Nowe ustalenia ustawowe spowodowały, iż minister kultury i dziedzictwa narodowego, ładnie to się nazywa, 26 maja 2011 roku, czyli rok po uchwaleniu i straceniu ważności poprzedniego rozporządzenia, wydał nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytki oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. W wyniku tego nowego rozporządzenia zostały uproszczone wymagania dotyczące prowadzenia kart gminnej ewidencji zabytków. Bo w poprzedniej wersji pierwszej tej, to te gminne karty ewidencji zabytków
wymagało jeszcze numeru działki, tam właściciela, były pewne zalecenia, co nawet można z tym robić, co można nie robić i tak dalej, i tak dalej. W tym nowym rozporządzeniu już było po prostu adres, zdjęcie i już. A tak naprawdę specjalnie miejsca na zmiany, niezmiany, jakieś zalecenia nie było. Każdy właściwie, kto jest lekko przyuczony, mógłby taką gminną ewidencję, chodząc po mieście i mając wykaz, może mógłby spokojnie zrobić, miałby to ważność normalną, bez żadnych tam jakichś. Nasze miasto też przystąpiło do tworzenia gminnej ewidencji zabytków. W początkowej fazie na podstawie pierwszego rozporządzenia sporządzono 480 kart obiektów dla Maciejowej, Jagniątkowa, Alei Wojska Polskiego, tej słynnej alei, i dawnego Malinnika Dolnego, czyli ulica Ludowa, Wojewódzka Ceglana. Kartę tę tworzyli na zlecenie miasta pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Sprawami tymi z ramienia Urzędu Miasta zajmował się nieżyjący już pan Janusz Nagórny. Potem, kiedy ta ewidencja przeszła pod Wydział Architektury, ja zostałem tym, który ma się nią zajmować. Wraz z ówczesnymi decydentami, prezydentem Markiem Obrębalskim i zastępcą jego Jerzym Łużniakiem, bo taki wtedy był układ w mieście, doszliśmy do wniosku, że nie ma obowiązku ustawowego, ani też sensu, aby te ewidencje tworzyli ludzie spoza urzędu na zlecenie i za dodatkowe środki. Z racji tego, że od lat prywatnie dla przyjemności dokumentowałem fotograficznie zabytki naszego miasta, to akurat wymieniłeś, że Fotopolska czy Ambicji, tak zwana strona Hydralu, bo tam jest około 9 tysięcy moich zdjęć, które w godzinach wolnych chodziłem, robiłem i zamieszczałem. Traktowałem to jako w pewnym sensie obraz naszego miasta i pomoc dla wielu osób, które by się ewentualnie tym interesowały. Zeznam się na tym zagadnieniu. Polecono mi, abym w ramach obowiązku tworzył kartę obiektów dla tejże ewidencji. Miasto otrzymało wykaz od wojewódzkiego konserwatora zabytków obiektów wpisanych do tak zwanego spisu konserwatorskiego. Było to ponad 2,5 tysiąca budynków i budowli. Na podstawie tejże listy, ulica za ulicą, budynek za budynkiem, chodziłem po mieście, fotografowałem, a potem tworzyłem tak zwane białe karty. Kiedy chodziłem po obszarze dawnej Jeleniej Góry, to okazywało się, że praktycznie niemal każdy budynek powstały przed 1939 roku był na tej liście do wpisania. Bo to właśnie wszyscy konserwatorzy zabytku wojewódzcy mieli do grudnia 2010 roku przesłać do urzędów miast, gmin właśnie wykazy tych tak zwanych spisów konserwatorskich. Na podstawie tychże spisów gminy miały zlecić, czy ewentualnie sami mieli zrobić te wszystkie karty i potem to wprowadzić jako gminną ewidencję zabytków. I kiedy skończyłem, prawie skończyłem Jelenią Górę, zabrałem się za cieplicę i kiedy rozpocząłem dokumentowanie dawnych cieplic, to zdumiałem się. Wiele pięknych, eklektycznych budowli nie było ujęte przez służby konserwatorskie, a za to jako rejestrowe zdarzały się budynki nie przedstawiające żadnej wartości. No, wam się pokażę, z czego to też cieplice. No czy to na przykład ulicy Juszczaka, to jest budynek Juszczaka numer 5. Ten budynek jest w rejestrze zabytku. Jest parę jeszcze różnych innych podobnych budynków jest w rejestrze zabytku. Spotkałem, ale akurat przy tej samej ulicy spotkałem też budynki wpisane do budynki, których nawet nie było w żadnym spisie konserwatorskim, a które swoimi walorami jak gdyby przykuwały uwagę i zdziwiło mi to, że tak się nie zdało. Żyło. A potem się przyglądając jeszcze innym ulicom, też zauważyłem, że też wiele budynków było w tym rejestrze. Potem też stwierdziłem, że nie będę się kierował teraz wykazem przekazanym od konserwatora, ale tym, co spotykam na swojej drodze, chodząc po ulicach miasta. Dlatego zasób białych kart zrobionych dla całego naszego miasta wynosi obecnie ponad 3,5 tysiąca, a nie 2,5, jak podałbym przez konserwatora. I obecnie komisyjnie, z udziałem przedstawiciela Urzędu Konserwatora Zabytków, bo zakończyłem właściwie praktycznie robienie tych wszystkich białych kart, przeprowadzamy weryfikacje, które z nich pozostaną w tej gminnej ewidencji, a które wylecą. No i niektóre z tych, co były w spisie konserwatorskim, wylatują, bo na przykład zostały tak głęboko przebudowane i tak zmienione przez swoich właścicieli, że już właściwie nie mają żadnych walorów. A wiele z tych budynków, które nie były w tej wcześniejszej gminnej ewidencji, trafią. Znaczy ja może tutaj puszczę taką listę, żeby się kartę... Właśnie mnie zaszokowało, jak robiłem gminną ewidencję,
zrobiłem osobno na ulicy Wolności. I to jest akurat spis różnych budynków. Kiedy tak szedłem ulicą Wolności, budynek po budynku, aż do cieplic, dokumentowałem to wszystko, to bardzo łatwo widać, gdzie kończy się granica dawnej Jeleni Góry, a zaczyna się jeszcze cieplica. Bo akurat te karty, te obiekty, które nie były w tej gminy, w spisie konserwatorskim, zaznaczyłem na zielono, a te, które były w spisie konserwatorskim, nie zaznaczałem na zielono. I tu, jak Państwo zobaczycie, ile jest zielonych obiektów w cieplicach, a ile tam Jeleniej Górze, to się zdziwiłem. Żeśmy się nawet, bo to tłumaczono się od konserwatora, że może po prostu nie było wtedy negatywu i innych, no to żeśmy w końcu doszli do wniosku, że może temu, co to robi, się film urwał. No to ja ci puszczę, zobaczcie sobie, ile obiektów, i to całkiem ciekawych, w cieplicach nie figuruje. A tu przy Juszczaka, ten budynek, widzicie Państwo, jest w rejestrze zabytków, a ten budynek nawet nie był w gminnej ewidencji. Nie był przewidziany. Ten takoż, razem z tą schodzkustem, jak to mówią właśnie niektórzy, bo to... Także to... W trakcie tworzenia kart ewidencyjnych, to co teraz robię, zastanawiam się, jak do tego wszystkiego podchodzą inne gminy. No, trochę tak głupio się patrzeć, co inni robią, ale no niemniej, jeżeli już żyję tą Kotliną, gdzie w województwie dolnośląskim, to mnie to wszystko interesuje, co się wokół mnie dzieje. Czy zlecają wykonanie kart ściśle według wykazu konserwatora zabytków? Czy jednak nie każą dokonywać głębszej analizy posiadanego zasobu starych budynków? Zlecanie na zewnątrz powoduje, że za każdą kartę należy zleceniodawcy zapłacić. Zewnętrznego. Ceny oscylują od 25 do 30 zł za sztukę, choć są na rynku tacy, którzy robią to za 6 zł. Nie będę z nazwiska mówił ani kto to jest, ale są tacy. I to, ale o tych kartach służby konserwatorskie wypowiadają się bardzo źle. Nic bowiem według nich nie wnoszą. W dodatku zdjęcia są zrobione dosyć słabo i właściwie tak niczego. To po prostu ktoś bierze listę, leci, pstryk, robi te karty i niby ma. Ale wiele obiektów wylatuje i w ogóle są nieuwzględniane. Boję się, że wiele gmin raz z powodu szczupłości budżetu nie chce płacić za więcej lepszych opracowań, a dwa, boją się, że zbyt duża ilość ewidencyjnych zabytków może wywołać utrudnienia przy prowadzeniu prac inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych. Sam spotkałem się z opinią jednego z jeleniogórskich decydentów, nie będę mówił nazwiska, bo po co, ale powiedziałem mu, co o nim myślę, miłośnika zabytków, aby nie wpisywać za dużo. Gorzej, gdy decydentem są osoby nielubiące zabytków, uważające je za coś, co przeszkadza w rozwoju miasta. Takich mamy i w naszym urzędzie. Zastanawiam się też, dlaczego tak mało ważnych i pięknych obiektów trafia do rejestru zabytków. Obecnie w Jeleniej Górze jest w rejestrze około 215. W tym kilka obszarów, czyli jak gdyby Stare Miasto, obszar wokół wojska, cieplice czy Sobieszu. Wpisanie do rejestru to są koszty, które należy ponieść na wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej, historycznej. Służby konserwatorskie mają środki ograniczone, zresztą jakby wszyscy. Kiedyś, gdy ktoś kupował budynek czy lokal w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, uzyskiwał 50% bonifikatu wartości obiektu. Gdy płaciło się prawdziwe pieniądze, to bonifikata przy wydatku rzędu kilkuset tysięcy dzisiejszych złotych była warta nawet opłacenia ludzi, którzy dokumentację rejestrową tworzyli, i tak bywało. Planujący zakup wpłacą na konto Urzędu Konserwatora równowartość kosztów wpisu, prawo pozwalało na tak coś, i Urząd Wpisu dokonywał. Stąd chyba mama między innymi to Juszczaka 5, co pokazywała. Kiedy jednak radny miejski w Jeleniej Górze w 2003 roku przeforsowali zapis, że lokatorzy mieszkań kupujący je na własność płacą jedynie 1% wartości, to już płacenie za wpis do rejestru im się nie płaca. A i wpisanie powoduje, że wszelkie czynności przy budynku wymagają o wiele więcej zachodów. Na przykład teoretycznie nawet wbicie gwoździa wymagałoby pozwolenia budowy w budynku wpisanym do rejestru. Teraz, kiedy miasto ma pulę środków na dopłacanie do remontów obiektów rejestrowych, województwo też dopłaca, zwiększyło się zainteresowanie wpisami do rejestru, ale już urzędy konserwatorskie bardziej rozważnie takich wpisów dokonują. Znam przypadki, że odmówiono wspólnotom wpisania do rejestru budynków, które akurat nie przedstawiały zbyt dużej wartości,
od Juszczaka pić było, od niej, co ładniejsze. W trakcie prac nad gminną ewidencją zauważyłem też jeszcze jedną smutną pozostałość po tzw. komunie. Starano się nie wpisywać do rejestru, czy nie umieszczano w spisie konserwatorskim. Gorzej jak się nie na swoim komputerze robi, nie? Ojej. Czy ja to namieszczałem? Zobaczymy te urodziny Kasi. A urodziny Kasi to nie, to są rodzinne. Ten, ale... Który to jest od komputerów? A chyba gdzieś wsadziłem, wiecie? A je, dobra, już, już. Znalazłem, znalazłem. W trakcie praw nad gminą ewidencją zauważyłem, że też jeszcze jedną smutną pozostałość po tak zwanej komunie. Starano się nie wpisywać do rejestru, czy nie umieszczano w spisie konserwatorskim budynków związanych z przemysłem, czy obiektami należącymi do na przykład parku. Pewnego razu przyszło do mnie dwóch projektantów, moich zresztą znają, dobrych znajomych, kolegów, którzy zaczęli się pytać o dwa budynki przy ulicy, które jeszcze nie opracowywałem. Klińskiego 6 i 8, czy Klińskiego akurat 6. Wydawałoby się, że te akurat budynki wymagają zachowania. Okazało się, że nie są nawet w planowanej gminnej ewidencji. Projektanci powiedzieli, że mają zlecenie na zrobienie projektu zakładającego wyburzenie wszystkich obiektów po karkonoskich zakładach papierniczych i postawienie w tym miejscu jakiejś dużej kubatury. Powiedziałem im, że zrobię wszystko, to jest tak w prostych słowach, zgodnie z prawem, aby to nie nastąpiło. Było trochę wojowanie na pisma, dyskusje z decydentami, ale ostatecznie te dwa budynki zostały przez konserwatora zabytków wpisane do rejestru, a miasto dogadało się z właścicielem, że cały teren przejmie, w zamian za to da teren po dawnym basenie w Sobieszowie, tam przy ulicy Łazienkowskiej. Te dwa piękne budynki ocalały, wiele innych nie. Padły pod rezerwy komunikacyjne, bo przeszkadzały wybudowaniu innych opłacalnych obiektów, czy też po prostu się rozsypały. Jak Państwo wiecie, przy ulicy Kilińskiego było wiele innych jeszcze budynków, ale akurat ulica Kilińskiego przez wiele lat, dzięki pomysłom komunikantów, też nie będę miał nazwiska, dalej działają w naszym mieście, to przewidywano, że pół Kilińskiego ma być wyburzone, a w związku z tym pozostawione te domy w tak zwanej śmierci technicznej. W końcu ostatecznie tam ulicy Sięgacza z Zabobrza do centrum miasta nie będzie, a i budynku też już nie ma. Ulica Kasprowicza, jedna z piękniejszych ulic tego naszego miasta, też była w jednej z części przewidziana do wyburzenia. Cała jedna pierzeja miała zostać wyburzona. Te budynki też były pozostawiane tak zwanej śmierci technicznej, ale na szczęście w 1990 roku zespół pana Greczela, już inny urbanista, nie z tego miasta, i inny komunikant tam akurat pracował, określono, przeliczono, że jednak jest konieczne wyburzanie tych budynków i ta trasa ewentualnie odciążająca ulicę Wolności przebiegnie inaczej, a te budynki się zachowały i powoli ci ludzie, którzy tam mieszkają, wykupują te mieszkania i powoli zaczynają je remontować. No tam nie wszyscy, niektórzy się nawet stamtąd wyprowadzili, ale to już nie będę mówił. Gminna ewidencja zabytków, mimo że nie chroni, to za chwilę pokażę Wam jeszcze więcej, bo się zbliżą do końca swojego tekstu. Mimo że nie chroni tak silnie obiektu, jest bardzo ważna. Lidia, jakby coś przekręcił, wyprostuj mnie. Bo teraz będę mówił o planach. Jest bardzo ważna, zwłaszcza przy uchwalaniu planów zagospodarowania przestrzennego. Te urbanistyczne opracowania są według mnie coraz gorsze. Nie widać po nich znajomości miasta. Przetargi na je wykonanie są głównie z kryterium ceny, a nie jakości pracy. No to Lidia razem z innymi pracownikami urzędu dostaje w tyłek, prostując to wszystko, co tam czasami po genialnych działaniach niektórych osób tych projektantów się dzieje. Często można w propozycjach projektantów pochodzących z różnych miast zobaczyć zapisy zupełnie oderwane od rzeczywistości. Dlatego dobrze zrobiona ewidencja zabytków, która automatycznie staje się załącznikiem do planu, zmusza tychże kreślarzy, bo trudno ich nazwać projektantami, aby przynajmniej w tym zakresie nie malowali bzdur. Istniejące u nas zabytki, to takie to będzie podatki podsumowania, a potem pokażę Państwu trochę zdjęć i ewentualnie, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania czy uwagi, to bardzo proszę.
Istniejące u nas zabytki sakralne, pałace, zamek, całe ciągi ulic są rzeczywiście piękne i są bogactwem o ogromnym potencjale. Tyle, że takich ulic, takich zabytków jest wiele w Polsce, choć nie za dużo, ale w sąsiednich Czechach czy Niemczech jeszcze więcej. To, że są, to za mało. Dziękuję. Jakoś na razie jeszcze tak się nasączyłem wcześniej odpowiedzią. My jesteśmy na tych ziemiach od 1945 roku. Prawdziwymi gospodarzami staliśmy się dopiero po 1990 roku. Nie mamy swoich legend, przekazów dotyczących tych ziem. Powoli niektóre poprzednich gospodarzy z tych legend przejmujemy za swoje, rozwijamy. Kolejne pokolenia zaczynają traktować już spuścizny po niemiecku jak swoją. Naszą, z której można i należy być dumnym. Przeczytałem na portalu samorządowym. Stary, sentymentalny. W jednym kolejnym z kiedyś powiedział. Że profesor Marek Bryks, prorektor Szkoły Głównej Handlowej, stwierdził, że badałem nieprawne stwierdzenie, że zabytki przyciągają turystów. To szansa dla turystyki, pod warunkiem, że mamy odpowiednią strategię. Musi być ona oryginalna, atrakcyjna i konkurencyjna. Mamy już w Jeleniej Górze Szlak Cysterski, mamy Drogę Jakubową, mamy i co? Teraz pokażę Państwu trochę zdjęć, bo właśnie kolega myślał, że ja tu bardziej będę pokazywał zdjęcia, a mnie mówił. A to jeszcze ten budynek drugi. Choć muszę Państwu powiedzieć, że te budynki w stanie technicznym są dosyć ciężkie. Karkonoskie zakłady papiernicze nimi za bardzo się nie opiekowały. Proszę Państwa, tych budynków już nie ma. One znikły, bo one nie były ani jeszcze, ani niczym. To jest okropne. Dobrze, uczyciele, którzy wiedzą, to jest ta ceglana 1. Tam stoją cztery takie budynki, jakieś takie mieszkalne. A ten budynek z piękną ryglówką, z pięknym mozaiką na szczycie, wygruzili. Tu ulica Krobrego, też już go nie ma. Ten budynek na leśnictwo wyburzyło. Kiedy już dostali zgodne wyburzenia, nie był w żadnej rejestrze ten budynek drewniany, to przy ulicy Budynka Czecha, to nagle Urząd Konserwatora się trochę obudził i chciał to przyblokować, ale już było za późno. Stoi w tej chwili tam taki, jakiś taki bliźniak, dosyć paskudny. Z tyłu akurat na szczęście jest jeszcze jeden budynek, który się zachował taki drewniany. To jest Goduszyn. Kiedyś wyglądał tak, to było przy torach kolejowych. Potem ktoś kupił mieszkanie z Zabobrza. Ktoś to kupił, rozebrał i w tej chwili tam stoi jakaś taka, jakaś, jakby to niektórzy z środowiska architektów mówią, Gargamel. No. To mamy Jagiellońska 11. Tu kiedyś był Gasthaus, jakiś tam teatr ludowy, sala gimnastyczna ogólnie, kalniaka. W tej chwili jest pusty plac. Tu mamy ulicę Ludową, Malinik Dolny. Tu mamy fragment ordynacji szargoszów w Sobieszowie. No teraz, kiedy KZP to kupiło, podobno mają tą bryłę odtworzyć. Bo już samego budynku już nie przeszło. Tego budynku nie ma. Nie ma, nie ma. To jest coś, co już było. To już coś, co... Tu Michałowicka 1, też tego nie ma. Jest tylko przy ziemię. To jest budynek przy ulicy Nadbrzeżnej 66, kiedyś tam chodziłem. On się kiedyś spalił, nie był w żadnych ewidencji niczego. Piękna kamieniarka, bardzo ładny portal z XVIII wieku, z prześlicznym zwornikiem, ale tego też już nie ma. Rozebrane. Tu mamy, aha, tu widzicie Państwo, dawny przytułek z okresu baroku przy ulicy Obrońcu Pokoju 9. Został wykwaterowany, przeznaczony do sprzedaży. Nie był w żadnym ewidencji, nie był w żadnym rejestrze. Ktoś to kupił i pozwolił, że szabrownicy, czy tam, sam raz tam jak byłem, to kogoś pogoniłem. Akurat chodziłem z dużym psem, więc mnie nie pogoniono. Bardziej się bieba, no ale i tak rozebrane. Potem po 4 latach wyglądało tak, teraz tego nie ma. To na dole mamy budynki, które i tak kiedyś były przewidziane właśnie pod komunikację przy ulicy Pijarska-Kielińskiego, ale to się akurat ten budynek, co widzimy, że się spalił, też został rozebrany. To też ulica Pijarska 2, też tego nie ma. No niektórzy tu chodzili, zanosili ciuchy do oprania, też tego budynku nie ma po lewej stronie. Tu mamy przy ulicy Podgórnej 3,
Nie ma. Tu mamy Jelmerz. Bardzo ładne budynki zabytkowe po zakładach mięsnych. Też tego nie ma. Tu chyba stoi haraba ściarni Jelfy. Pamiętam też awanturę, jaka była po zakładach mięsnych we Wrocławiu, tam gdzie w tej chwili stoi ten Kaufland, czy coś tam. To też nie było żadnych wpisów niczego i też tam tego nie ma. Tu mamy przy ulicy Wiejskiej 11, też tego budynku nie ma, tam stanęła jakaś przychodnia. Tu ten budynek akurat zaułek 15, w tym miejscu stoi jeszcze inny budynek, a ten budynek taki starszy pan, no tylko podpalił tam, miał fatalnie zrobioną instalację kominową. Pamiętam, jaki był przerażony na drugi dzień po pożarze, bo akurat byłem na tym miejscu i się strasznie tłumaczył i tak dalej, no nie został chyba na końcu ukarany, bo no i tak było swoje lata, już właściwie był blisko drugiego przejścia na drugą stronę, więc... Budynek zaułek numer 32, no lepszego zdjęcia nie ma, to już akurat... No to już było, widzicie Państwo, tego nie ma. Tak samo w naszym mieście, w ogóle w całej Polsce, nie szanuje się zupełnie zabytków techniki. Przepraszam, zapomniałem wyłączyć, mój błąd. Strasznie tego nie lubię. Na przykład Jelenia Góra ma jeden z najstarszych zabytków techniki na Dolnym Śląsku. Nawet Państwo nie wiecie, ale to jest młynówka nasza, która chyba w XIV wieku powstała. Było to zasilanie różnych młynów, foluszy, bo bogactwem Jeleni Góry były właśnie przemysł tekstylny. Były różnego właśnie rodzaju fabryki pięknych tkanin, płci lnianych, lekkich. Tam akurat te właśnie młyny, folusze, pralnie, niepralnie, ta młynówka to wszystko uruchamiała. No i a w ogóle jest, oprócz takiej tej młynówki, która jest z XIV wieku i szczęśliwie w jakiś sposób została odremontowana, chociaż już nie ma żadnego charakteru tego, co było kiedyś, to jeszcze były młynówki w Anieluksie, młynówki były w Cieplicach, młynówki były w Maliniku, tego też już nie były jazy. Na przykład tych rzeczy już też nie ma. A tu akurat jest to już coś, widzicie Państwo, to co, no to już może jako tak poza tym wszystkim, coś co w jakiś sposób, bo są ludzie szaleńcy, na przykład Jaworzyna wygrywa tym, że ma parowozownię, tu chyba był na wykładzie ten jeden z tych współtwórców tej parowozowni, tego Muzeum Kolejnictwa, on tu mówił o tych zabytkach techniki po wyburzeniu, a nie to BWA było, w Obserwatorium Karkonoskim. Nie pamiętam, jak się ten profesor nazywa, czy to, który jak Wysokowice wyburzono to nie, to właśnie, ale Jaworzyna wygrywa tą z parowozownią, bo tam jest iluś tam pasjonatów kolejnictwa i są takie dni, kiedy tam się zjeżdżają, coś robią. Jelenia Góra akurat wokół Jeleniej Góry jest coś, co jest raczej niespotykane, nawet w Wrocław się jeszcze tego nie robią, w tej chwili się dorabia, że wokół nas jest cała sieć różnych suchych zbiorników wody z różnych przepustów, różnych zapór, które chronią nas przed różnymi powodziami. I właściwie to jest jeden z tych, którym moglibyśmy się chwalić w jakiś sposób. Też taką ścieżkę turystyczną można byłoby wymyśleć. No tu akurat, proszę Państwa, to są też różnego rodzaju ujęcia wodne. To jest ujęcie wody na terenie Wiskozy. Tu jest jaz, którego też już nie ma w ramach przy Wiskozie. To była kładka Bosty i jaz, gdzie też krywano wodę na różnego rodzaju urządzenia. Tu mamy przy Aniluksie jaz, też tego nie ma w ramach regulacji rzeki Wrzosów Kamiennych. Zostało to też rozebrane. Tu mamy młynówkę przy Młynie, przy ulicy Wolności. No. Tak samo, proszę Państwa, z tych wszystkich... No, wiecie Państwo, co to jest? To było, jeszcze niedawno było i... Że? To przy ulicy Cieplickiej, na samym początku, jest w tej chwili, tam był dawny kiedyś browar, to jest na terenie ulicy Witosza plus ulicy Fałata był cały zespół browaru, gdzie był browar, była restauracja i były stawy, w których umoczono beczki z piwem. No i ta restauracja stała i to była sala gimnastyczna dla którejś tam szkoły średniej. I tak to wyglądało. 10 lat temu wnętrze tej sali tak wyglądało. To są elementy z stropu. Teraz tego wszystkiego nie ma, jest tylko człowiek sklepów i biur. Kupiła to grupa biznesmenów, no i chyba gronie nawet jest jakiś jeden architekt. I zostało to głęboko przebudowane. To sala co? To sala
Ale tam ten strop zachowany został? Jakiś fitness klub, czy coś takiego jest. Tam jest? O, no to zwracam honor, myślałem, że nie, no. To przynajmniej to zachowano. Z tym, że podobna sala, bardzo ładna, proszę Państwa, jest, bo przy dawnym też Gasthausie w Cieplicach. Czy ktoś pamięta tak zwaną stylową, gdzieś na Golonki jeździło do Grzywy? Tam Bonanza się mówiło, tak? Czy jak tam? Stylowa Bonanza. Stylowa Bonanza. I tam w tej chwili, jak ktoś tam z zewnątrz patrzy, to jest kawał jakiejś szopy i wiadomo co, ale jak się wejdzie do środka tej sali, tam jeszcze pamiętam, byłem na jakimś tam balu geodetów czy architektów tam, kiedyś tam lat temu byłem. Jakbyście tam weszli Państwo do środka, można tam wejść, tam jest jakiś sklep meblowy. Jak wyjdziecie, to się popatrzcie do góry. Przecudny urody zrób wieszorowy. Kiedyś to był cały zespół, gdzie był hotel, pensjonat, stajnie, ta sala, tanzbuda i tym podobne, ale to zostało podzielone na 3 czy 4 jak tylko osobne nieruchomości, zostało to sprywatyzowane, część to są jako mieszkania, którzy to wykupili, ten sklep, to też tam ten, kto tam chyba knajmi handluje i tak dalej, ale to powolutku to popadnie w ruina, stylowa padła między innymi dlatego, że wolności zostało poszerzone, nie ma gdzie stanąć nawet samochodem czy wozem konnym, no, to w którymś tam momencie też może to zniknąć. Następny na przykład obiekt, który uważam, że powinien być w rejestrze, to jest wolności 150. Dla nas, którzy jesteśmy tutejsi, to jest JPBM, a tak naprawdę to jest druga wytwórnia likieru Extonsdorfer, gdzie jeszcze w 1945 roku w Kadziach były dostawy tego wszystkiego alkoholu. Paru tam soldatów się potopiło w tej budce, w tym alkoholu. Mój wujek akurat w 1945 czy 1946 roku, bo to było potem jakieś tam zaplecze, jakieś tam baza wrocławskiej firmy budowlanej i on akurat był kierownikiem tego i opowiadał mi, jak tam rzeczy były. Ale jeżeli tam byście Państwo poszli i weszli na przykład do budynku, jeżeli Pan Obrzyński pozwolił, to jak się wchodzi, tam coś załatwia, to po prostu można wejść. To byście zobaczyli, jaki tam cudny urody jest klatka schodowa marmurowa. Jakbyście weszli tam na pierwsze piętro, to jest całkowicie zachowana. Jakbyście weszli na pierwsze piętro, popatrzyli się na płóciny ze scenami myśliwskimi, gdzie to wszystko jeszcze jest. Pamiętam jeszcze, jak Szubarowski żył świeć pamiętam tego duszą i był dyrektorem JPBM-u, to w którymś momencie wnuk czy ktoś z tych właścicieli tego Extonsdorfer przyjechał i opowiadał, gdzie, jak w którym zegarze, który jeszcze stał w tym miejscu, jego rodzice czy dziadkowie chowali prezenty na Boży Narodzenie. No, to też nie było wpisane do rejestru, ani zabytki ruchome, czy ruchome wokół tego. I między innymi odaliska, która stała przy ulicy Wolności, tam na Zawniku, została przekazana, nie wiem na jakich zasadach, w pewnym sensie nawet w całkiem ładnym miejscu. Bo Staniszowie tam w ogrodzie, w parku, pani Romę, co tam zabezpieczyła i to jest odświeżone, ładnie to nawet się prezentuje, ale niemniej nie jest w oryginalnym miejscu, do którego została postawiona. Ale jeżeli byście weszli na przykład też tam do tego dawnego JPBM-u i weszli tam na zaplecze i zobaczyli dawne magazyny z tyłu, jakie tam śliczne są balustrady secesyjne, bo to nie jest w rejestrze. To nie jest zabezpieczone, w jakiś tam sposób chronione. No ale to już, także widzicie, chodzenie w mieście, no, akurat tak się składa, że dzięki temu, wcześniej to robiłem z powodu jakiejś tam manii, pokazania naszego miasta, czy utrwalenia. Teraz to robię służbowo, ale muszę Wam powiedzieć, że chodzenie po mieście, zaglądanie w każdą dziurę, czasami to jest ryzykowne, jak miałem Wilczura, to mniej. To ten, ale można się zobaczyć, ile jest cudnych zakątków, ile jest cudnych budynków i zobaczyć też czasami, jaka jest bezmyślność, głupota właścicieli niektórych domów. Jakbyście zobaczyli piękne kamieniczki, które mają śliczne proporcje, bardzo fajną kolorystykę nawet tą starą i nagle na wysokości pierwszego piętra 1/4 budynku taka gruba warstwa styropianu pomalowane na żółto, czy zielono, czy fioletowo. Mogą, mój dobrze. Jak to wygląda? Niektórzy potem mówią, że miasto jest brzydkie, że jest brudne, ale jeżeli się popatrzymy na elewację i widzimy piękny porządek okien i nagle jakiś geniusz strzela okna w zupełnie innym podziale, o innej zupełnie kolorystyce, no to nawet podświadomie chodząc po mieście, jawi się nam to miasto nie jako harmonijne, uporządkowane, tylko po prostu jako miasto bałaganiarskie. Ale to wszystko od nas zależy i myślę, że między innymi ta moja, przyjąłem się taką rolę, że w tych wszystkich fotopolskach, czy w innych miejscach, nawet Facebook, którzy tam niektórzy traktują jako pokazywanie, czy dziecko zrobiło kubkę, czy nie, czy coś w tym rodzaju. Ja traktuję jako taki, trochę taką tubę propagandową pokazywania, czy uczulania ludzi na różne
zmiany dobre czy gorsze w naszym mieście. No, z racji tego, że jestem pracownikiem Urzędu Miasta, no niektórych sformułowań, którymi się nie przechodzą, nie wypada mi stosować, czy ewentualnie niektórych ataków, ale myślę, że sam obraz, samo to, co zestawienie pewnych zdarzeń powoduje, że ludzie może się nad tym zastanowią, a że nie bronię być znajomym wszystkich, którzy się do mnie zgłaszają z Jeleniej Góry, to myślę, że też w ten sposób do nich docieram. Tak samo jak ileś tam lat temu internet zaczął być modny, to zaryzykowałem i nie bawiąc się w żadne tam niki, udawanie, że jestem D, tamto, tamto, ja wam, tylko po prostu jak Kazimierz P, wszędzie zabieram głos, na początku i teraz też czasami spotykam się z jakimiś kretyńskimi atakami hejterów, ale pies ich trąca. Dla większości ludzi, którzy to czytają, dociera to, co właśnie, to chcę przekazać. Dziękuję. Jakieś pytanie, czy jakieś... Chciałeś czas na pytanie. Proszę swobodnie, można myślę kierować pytanie nie tylko co do tych zabytków, które zobaczyliśmy z innego tekstu, ale także do jakichś może naszych wątpliwości albo spostrzeżeń co do zabytków. Być może sami mieszkamy w zabytkach i mamy jakieś wątpliwości wobec tego, co do ich ochrony. Na koniec mam tylko, że genialne, coś genialnego, co ludzie potrafią wymyślić. Proszę Państwa, osiedle pomorskie, no tak przepraszam, już ten, osiedle pomorskie, na którym jest kilkadziesiąt pięknych, naprawdę niedużych domków, takich ujutnych, jak to mówią sojuszniki ze szkolu, tak, gdzie te domy są naprawdę fajne. Za parę lat temu trafiłem nagle na tę przebudowę. Tam była potem awantura, bo to była samochoda budowlana, PIM się też tym zajmował, takie różne rzeczy, ale jak widzicie, ludziom różnie w duszy gra. Nie zawsze zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, bo pieniądze to są wsadzone straszne. A czy efekt jest warty tego? Rejestracja samochodu. Proszę Państwa, to już na tym. Nie ma rejestracji. Takie ładne wejście, daszek. Ale też muszę Wam powiedzieć, że chodząc po osiedlu pomorskim, tutaj między innymi, bo tam tych budynków jest dosyć dużo i doszliśmy do wniosku tą zespołę, jest Maciek Jakubiec i Krzysiek Kurek z Konserwatora Zabytków, że na przykład takie osiedle, te kilkadziesiąt domów, wpisywanie, bo też mogę wpisać każdy budynek i statystyka się powiększy, ale właściwie takie osiedle jako zespół powinno być wpisane do gminy ewidencji, w jaki sposób ci ewentualnie projektanci planów zagospodarowania, czy ci co ewentualnie, chociaż teraz nie mogę pozwolić na budowę, to ten, może zastanowić się, projektanci, architekci, którzy są, mają swój kodeks etyczny, czytajcie, ciekawy ten kodeks, urbaniści mają swój kodeks etyczny, też czytam, też ciekawe zapisy, szkoda, że nie stosowane. To ten, to oni, to może się zastanowią, co namalują, co zrobią, żeby jednak to nasze otoczenie i ten świat, w którym my żyjemy, to jest jednak przestrzeń publiczna. To, co on robi u siebie w mieszkaniu w środku, to mnie nie interesuje. Może nawet meble przekręcać do sufitu. Ale jeżeli wpływa na otoczenie, w którym ja żyję, po którym chodzimy i tę przestrzeń publiczną, to już w tym momencie uważam, że pewien liberalizm w działaniu nie jest taki wskazany. Ale wiecie co Państwo? Sami się zastanawiałem, co się działo, co się stało z ogrodzeniami na przykład z Matejki, z Wojska Polskiego. I nie wiem, czy to akurat stamtąd, ale trafiłem na, no, takie budynki też tam były, ale trafiłem na takie ogrodzenie tam, które nie zostaje z tego osiedla, ale są takie ładne ogrodzenia, wiecie Państwo? Także na szczęście nie poszło na złą. Przynajmniej nie są w najlepszym stanie, ale... Widzicie, jaki mam adresu nie dałem, bo po co? Inna sprawa, że muszę Wam powiedzieć, że jak tak chodziłem, na parę lat w miejscach trafiłem na przykład na Goduszyński, trafiłem na bardzo fajne takie jakieś rzeźby ogrodowe na ogrodzeniach. Nawet porobiłem te zdjęcia, ale nie dawałem adresu tam na tej fotopolsce, czy nie, bo się bałem, że ktoś to zobaczy, cholera znikła. Ktoś jednak się domyślił, ewentualnie trafił. Tak samo na granicznik trafiłem na jakieś takie bardzo ładne rzeźby, też nie z tego miejsca, ale komuś się spodobało. Duszy mu zagrało. Jak to pamiętacie, ci starsi, bo ci całkiem młodzi, nie pamiętają, Grześkowiaka,
że była taka piosenka Grzeszkowiaka, że weźmy sobie świątko do Salome. Pewnie, nie cały czas otwarty jestem. Aha, widzicie Państwo? A tak a propos. Ja Wam nie będę mówił, które jest które, ale te niektóre z tych budynków są tak zwane, były tam wpisane do gminnej ewidencji, a niektóre nie. Ciekawe, czy ktoś by zgadzał, które. Założę, że nie. Budynki obok siebie całe szeregi stoją. Co drugi budynek w gminnej ewidencji, tak jak musimy się koncentrować, to drugi nie. Nie. Nie, to był w rejestrze. Rejestrowi tak, ewidencyjnie. Słucham, zamieniam słuchu. Do tej ulicy Wojska Polskiego, proszę, żeby cicho. Tam coś powiedzieć na temat, jaka jest przyszłość tych wszystkich zabytków tam. Jakich zabytków? Tam nie ma zabytków. Na Wojska Polskiego nie ma. Nie ma, tam są cztery zabytki. Żaden budynek. Tam jest tak, teatr jest w rejestrze zabytków, sąd jest w rejestrze zabytków, jeden i dwa budynki mieszkalne są w rejestrze zabytków. Pozostałe budynki nie są w rejestrze zabytków. 1 i 9. 48. A tam gdzieś się ty mieszkała. No. Ale tam jedynka i ten. No. Tam, coś, tam są na kolejni, którzy chcą wpisać, ale na przykład przy następnych już konserwator odmawia, bo rzeczywiście przy tym te budynki nie mają jakichś takich elementów, walorów, które by zmuszały. No to co ja powiedziałem, ci ludzie, którzy tam są, oni mówią, że oni są rejestrowi. Że oni są zabytkami. Bo w latach 70. czy 80., kiedy właśnie powstał ten spis konserwatorski, wtedy na zlecenie Urzędu Konserwatorskiego pracownicy albo ich rodziny konserwatora zabytków mieli cały plik tabliczek, wchodzili po budynkach i przybijali tabliczki obiekt zabytkowy. Między innymi pan Marcin Zawiła w ramach Fuchy zarabiał sobie, przybijając takie tabliczki w latach 80. Ale te budynki nie są żadne spis. I teraz niektóre z nich zostały wpisane do rejestru, jak na przykład właśnie między innymi Tajuszczaka, którą pokazywałem w Cieplicach, czy przy Kasprowicza są też taki ładny, taki budynek, nieszczególny, ale jest wpisany do rejestru i tak dalej. To są ludzie, którzy chcieli kupić jeszcze za czasów w latach 70. czy 80. chcieli uzyskać 50% bonifikaty, więc załatwili to, że wpłacili do konserwatora, były elementy zabytkowe i zostały wpisane do rejestru. Przy Wojska Polskiego nikt teraz nie chce wpisywania do rejestru. Ludzie się bronią przed tym. Szczęśliwie dwa lata temu wpisano do rejestru zabytków obszar. Tak jak kiedyś w Jeleni, było tak podane, tak jak Karpacz, Kraska Poręba, Jelenia Góra, Cieplice, Sobieszu, były podane, są wpisane do rejestru zabytków. W Jeleniej Górze myśmy wyłączyli z konserwatorem, że to nie jest takie jakieś enigmatyczne określenie Jelenia Góra wpisane do rejestru. Popytam się Wojtka Kapałczyńskiego, słuchaj, czy jak na Zabobrzu ktoś coś chce robić, to też jako rejestr? To też Jelenia Góra. No to nie. No to ustalono w końcu ścisłe granice Starego Miasta, co jest w rejestrze zabytków. Ulica 1 Maja, która też nie była wpisana do rejestru, to tylko to, co się dzieje od strony ulicy, to mamy traktować jako zabytkowe, to z drugiej strony nie, żeby się wrócić. Ale na przykład w takim Karpaczu, jeżeli Państwo będziecie chcieli wymienić centralne ogrzewanie w budynkach z lat 60., to musicie mieć decyzję konserwatora zabytku, bo inaczej Marek Kosa nie da pozwolenia, no bo to jest miasto wpisane do rejestru, bo tam nie było, zostało ściśle określone. No i parę lat temu właśnie to jeszcze jak Magda Kwasiek była naczelniczką, to poszło pismo do Urzędu Konserwatorskiego, żeby dokonano dokładnej analizy i określono granice wpisu do rejestru. I Sobieszu ma ściśle określone granice, które jest bardzo rozszerzone, ale ma granice wpisu do rejestru, jak jakiegoś tam obszaru. Cieplice mają też ściśle określony obszar wpisany do rejestru. Jelenia Góra, Stare Miasto w obrębie murów obrony wpisane do rejestru. Przez jakiś czas się śmiałem, że ja nie jestem, że jestem poza obszarem wpisanym do rejestru, ale półtora roku temu wpisano tak zwane przedmieście południowe, czyli obszar ograniczony ulicami Wojska Polskiego, to dali z Wojska Polskiego, Wojska Polskiego, Wolności, 1 Maja, Bankowa, ten cały teren został wpisany do rejestru. Ja, o co do mnie niektórzy mieli pretensje, przeforsowałem u wojewódzkiego konserwatora, że objęto, że nie tylko po osi ulicy, tylko jeszcze te budynki obok, czyli Wojska Polskiego na przykład jest aż do Norwida, aż do Chełmońskiego, aż do Ptasiej, tak żeby to była jakoś pewna harmonijna całość. To też możemy się spierać z tobą słusznie, czy nie? Ja z tego jestem zadowolony, mam prawo. No i ten. No w związku z tym teraz na tym obszarze, co w tej chwili ci ludzie nie są wpisani do rejestru, którzy się przedtem bronili, mogą sobie robić w mieszkaniu w środku co chcą, ale już tego typu malowanie na zielono, fioletowo i żółto, tylko parteru czy jednego
lokalem, już odpada. Muszą mieć decyzję konserwatora, muszą mieć całą procedurę przeprowadzoną. I wszystko, co dotyczy działalności z zewnątrz budynku, musi być przeprowadzone przez konserwatora zabytku. Tak samo we wszystkich innych miejscach w mieście, jeżeli chcemy wyciąć drzewo, czy jakoś tam zmienić zieleń, to jeżeli odpowiedniej grubości, to trzeba iść do Wydziału Ochrony Środowiska, oni tam dają ewentualnie decyzję. Na obszarze wpisanym do rejestru daje konserwator zabytków. Także w jakimś sensie ten teren jest chroniony, ale eci, peci już tego tytułu nie ma. Bo tylko obiekty wpisane do rejestru. Usiłowaliśmy, żeby dać szansę tym ludziom, nawet szukaliśmy dróg takich pominięcia tego przepisu, żeby jednak to, co wpływa na wygląd budynków i tym podobne, żeby jednak miasto mogło dofinansowywać te obiekty. Ale przyszła dokładny opis, jak to się należy traktować. Minister Kultury i Ochrony Dziedzictwa, etc. stwierdził, że tylko wpisany do rejestru. W związku z tym wszyscy, którzy tam są przy tej ulicy, nie są wpisani do rejestru, nie zostaną. Parę rok temu, czy półtora roku temu, jak zaczęło się to, że miasto zaczęło dawać pieniądze, przy ulicy Matejki 16, bo ja uważam na przykład, że przy Matejki jest dużo ładniejszych kamienic przy Wojska Polskiego, a Aleja Wojska Polskiego była piękna przez swoją zielę, kraty i tym podobne. A samo budynki w większości nie są aż tak rozliczne. To może ten twój, tam z tą drewnianą werandą. Ale przy Matejki, to są przecudne urody tych chałupy, bo piękne elewacje. No i jedna wspólnota postanowiła zgłosić do konserwatora, że chce wpisać do rejestru. No, im wpisano, to jest Matejki 16, to jest ruch Zamenhofa i Matejki, dostaliśmy wpisani do rejestru, dostali środki na remont i ta elewacja akurat jest pięknie odnowiona, sztukaterka została odtworzona i cieszy oczy. Ale już po drugiej stronie Zamenhofa, bliźniacza kamienica, szpeci, a klatkę schodową ma cudną. No i tak dalej. Z drugiej strony też, bo jak widzieliście Państwo, teraz nie chcę się bawić te polityczne różne przepychania na różnych forach, ale w JG24 też mam swój blog i postanowiłem, że tam po prostu będę pisał na temat zabytku. W najbliższym czasie chcę po prostu, bo jak się tak patrzę, jak te niektóre elewacje są robione. Widzę, że one ładnie się prezentują po oddaniu do użytku. I na przykład przy Matejki, po drugiej stronie ulicy, tam taka nieparzysta kamienica, z elewacją z kamienia, z elewacją, która z daleka się prezentuje prześlicznie, która miała być czyszczona chemicznie, która miała być gruntowana chemicznie, żeby to, bo cegła, licówka ma to do siebie, że ma jedną warstwę, tak zwaną zędrę, która chroni przed wpływami atmosferycznymi, zwłaszcza klinkę. Jeżeli tą zędrę się zedrze, to tą cegłę bardzo szybko szlak trafi. Tak jak kiedyś pamiętacie przy Piłsudskiego, gdzie jest Akademii Politechniki, przez jakiś czas ta elewacja poleciała, bo ktoś tam po chemią kwasem potraktował, nie taką chemią do restauracji. Teraz to zostało tworzone, ale w każdym razie ta kamienica wygląda ślicznie tam przy Matejki, ale tam zamiast to chemicznie czyścić, to było czyszczone mechanicznie przy pomocy tak zwanego diaksa, czyli tarczy. Tam jak się przyjrzycie bliżej, to są zdarte aż do dziurawek. Te warstwa, nie zostało to wcale zagruntowane, boję się, że za rok, dwa powoli to zacznie się, ta cegła zacznie się lasować, zacznie się sypać. Jak bawiłem się w dyskusję między innymi z kierownikiem papierkowym tej budowy, to mi odpisał, co chcesz, przecież teraz cena jest najważniejsza, co ja mogę. To mu napisałem, że jak podpisałeś serogram, że jesteś kierownikiem budowy, to bez względu na to, czy za darmo, to za wszystko odpowiadasz. I takiego typu rady będę puszczał w internecie. Ale to też architekt musiał zaznaczyć, to przecież... Ja widziałem przez architekta podpisane różne projekty, ale akurat architekt tego nie miał w rękach. W kodeksie etycznym architektu jest napisane, że w życiu nie będą podpisywać za kogoś projektu. To jest napisane. Słucham? Lokatura to zawód jest Biuro Informacji Turystycznej. Jest. Wojewódzkie, nie jest bliskie. Karkonoski. Ale jak gdyby to jeszcze... Nie. Firmowane przez miasto, już wiesz. Firmowane jest jakieś tam części, ale... Firmowane przez miasto. Ja mam takie pytanie, dlaczego tam nie ma żadnej informacji, gdzie to biuro jest? Tutaj słyszałem w tym biurze, że właśnie konserwator zabytków jeszcze nie ustawił, jakie te tabliczki mogą być i jak one mogą wyglądać. To nie jest tak do końca i też... To może akurat, może powiedzmy sobie o placu ratuszowym, wiecie Państwo? Bo tu kiedyś nawet Tęcza mnie prosił, to Andrzej pamięta, to tutaj takie spotkanie, ale na temat placu ratuszowego ja tam się wypowiadałem. Proszę Państwa,
Las ratuszowy w 90% to jest atrapa. Tak się składa, że między innymi dlatego przez wiele lat był malowany na biało, bo służby konserwatorskie, między innymi ortodoksyjne, jak nasz Wojtek, podchodziły do założenia, że musi to być białe, bo to ma być widać, że to jest atrapa. Faktem jest, że w latach 90., na początku lat 90., jak postanowiliśmy, jako wtedy w zarządzie miasta, że jednak ten blask ratuszowy będzie odrestaurowany, remontowany, najpierw dachy, bo dachy były w strasznym stanie, to jednakże wprowadzimy kolor. Udało się to jakoś przeforsować. Żeby się było śmieszniej, to akurat ta pierzeja od 1 do 6, ta numeracja, co jest na placu ratuszowym, znaczy nie, od 3 do 8, to się nagle okazało, że te elewacje, te frontony są oryginalne. Tak. I one wcale nie są atrapami. Wszystko inne wokół, z wyjątkiem desy i tam, gdzie jest metafora czy coś, to wszystko inne są odtworzone, a to akurat są oryginalne, nawet ta kamieniarka. I teraz, ale nawet te budynki, które są odtworzone, one w większości są wpisane do rejestru zabytków. I wszelkie kichnięcie, wszelkie jakieś działania muszą być właśnie poprzedzone decyzją konserwatora zabytków. Nie będę wnikał, nie będę się rozpisywał, jakie są zasady, czy ewentualnie sposoby przeforsowania różnych historii. No mi jako osobie prywatnej, załóżmy, byłoby łatwiej przeforsowanie jakichś tam rzeczy na terenie placu ratuszowego. Jeżeli to dotyczy już instytucja z instytucją, to wtedy też musi być bardzo formalnie i od początku do końca. I podejrzewam, że z tego to wynika. I będę się dalej rozwijał, bo z tego dużo powiem. Ale w każdym razie to tam informacja, no, mi się bardziej podobało tam, gdzie przedtem informacja była w księżnicy na dole tutaj. No, to nie nasza decyzja, to też ma swoje zdanie, ja wiem. Tak samo mi się bardziej podobała informacja, gdy była przy rogu Chlonowica 1 maja, tam, gdzie w tej chwili alkohol można kupić całą dobę. Też było bardzo dobre miejsce. Szkoda, że w swoim czasie nie wypaliło to, co stary Sajnos z tą Basiu też próby robienia czegoś przy placu ratuszowym. No to były takie i tak naprawdę no nie ma pomysłu w mieście i to nie dotyczy samego miasta, no bo to, proszę Państwa, tak, bo my czasami oceniamy, że to wina urzędników, nie urzędników i tak dalej. I tak naprawdę, jakbyście Państwo czasami oglądacie sesję Rady Miejskiej, jeżeli by na sesji Rady Miejskiej dotyczyła jakaś sprawa 100 milionów, czy będziemy robić tę ulicę jakoś większą, czy wyburzymy ten kwartał, radni by się na tym podźwignają. A jeżeli dochodzi do dyskusji, czy jakiś klub Smacianka, czy jakiś klub inny, czy PTTK, czy jakiś tam ZHP ma dostać 1000 zł, czy 2000 zł, czy ewentualnie ma dostać lokal w tym czy w innym miejscu, taka dyskusja. Wszyscy się znają, kto za tym stoi, komu to służy, etc. I bardzo często to jest udupiane. Także przygotowanie merytoryczne radnych do pełnienia swojej funkcji jest mierne. W dodatku podział ten, że jest jednak rady, no tutaj w tej chwili chodzę w strefę polityczną i to, że ja jeszcze się zgodzę, że w Sejmie są partie, są grupy polityczne i tak dalej, ale nie zgodzę się z tym, żeby w Radzie Miasta decydowały jakieś gremia partyjne spoza rady i tak naprawdę wielu z tych radnych to jest bezwolne narzędziami machania ręką w lewo i w prawo. Czasami ma jakieś tam nawiedzone pomysły, ale tak naprawdę Jurek był też radnym, to widział, że niektórzy nawet dwie, trzy kadencje byli radnymi i do końca się nie uczyli, co być na czymś radnym. On widział takie przypadki. Nie będziemy po nazwisku mówić. Nie będziemy, no ale to mówię Państwu. To tak czasami właśnie odsądzamy od czci i wiary, ale tak naprawdę przy tych wszystkich kandydatów na radnych to powinniśmy na spotkaniach przeczołgać i tak. Ale z drugiej strony, jeżeli to są wybory proporcjonalne i wybieramy listę, a nie kandydata, tylko to co my możemy? Możemy tylko powiedzieć, co o tym myślimy. Tutaj pan Stanisław ma jeszcze pytanie. Tak, ja mam dwa pytania. Jedno, ja zrozumiałem, że jest w rejestrze około 215 obiektów. Czy to obejmuje również wszelkie pałace typu Szabroczów? Tak. Wszystkie tam są. Znaczy wszystkie budynki, znaczy obiekty wpisane do rejestru, no pałac Szabroczów był od lat wpisany do rejestru, jest to już nawet w latach 60. czy 50. był wpisany, ale w ostatnim roku wpisano do rejestru kilka obiektów, między innymi te dwa na Kilińskiego, co pokazywałem, 6-8, wpisano też tam kilka budynków tam w mieście, plus do tego te obszary, między innymi
Góra Śródmieście Południe, czyli Wojska Polskiego Czyny, ale te najcenniejsze obiekty są wpisane do rejestru. Niektóre z tych obiektów wpisanych do rejestru już nawet nie istnieją, ale co? I mam drugie pytanie, dlatego że z Zielonej Góry pochodził słynny architekt, o którym rocznik Leniogórskim był chyba w poprzednim z artykuł, Georg Galaland, który jest architektem bardzo słynnym na Dalekim Wschodzie, dlatego że on głównie zasłynął w Japonii. I w Jeleniej Górze są stare obiekty jego. Przedszkole na Mickiewicza, na Norwida, na Bankowej, tam gdzie w tej chwili jest sąd, chyba przedtem bank był, jeden dom na, z ulicy Długiej. Czy te budynki, one są nawet ze względu na tego architekta słynnego? Norwida, przedszkole również Mickiewicza. No, tam są dwa przedszkole. Jest w rejestrze, przedszkole przy Krasińskiego jest w rejestrze. I to jest też ty. Tak, tak, tak. Sąd chyba nie jest w rejestrze. Długa ile? I przy Długiej też chyba nie jest. Na Długiej to jest. A na Długiej chyba jest w rejestrze. To jest ten, który ma piękne takie secesyjne, bo to z roku 19, tak. Tam, gdzie maraton chyba był ten sklep sportowy. A to jest w rejestrze. A w tej chwili jest tam. Ma bardzo ładną klatkę schodową. W strasznym stanie, ale bardzo ładną klatkę. To się nazywa tam czy tego, no akurat nie mam przy sobie tego. Bo to się okazuje, że no niektóre budynki, ten akurat z ulicy Bankowej otworzony w Osace został. Prawie w takim samym kształcie. I to jest człowiek, który... Z tymi pieskami nad wejściem też? Z czym? Z takim pieskiem nad wejściem też? Szczegółów nie pamiętam, ale w każdym razie kształt tego budynku. On nawiasem mówiąc w Seulu budował budynek protektoratu japońskiego, który w 96 roku Koreańczycy Południowi zburzyli, bo nie chcieli mieć pozostałości. Także to jest dosyć fajna historia. Ale dziękuję Ci, Stasiu, że mi powiedziałem, to co poczytam. Natomiast jego ojciec miał warsztat budowlany, który się na ulicy znajduje na Groszo Bay. I to jeszcze ten budynek tam jest. Także historia jest fajna. Tam też połowa była do wyburzenia pod komunikacją. Czyli to w każdym razie te budynki nie są... Część jest w rejestrze. Ale akurat sedacji tego nazwiska to nie czytałem, bo ja też... Znałem tylko nazwisko projektanta, chyba Lebel się nazywa ten teatru. Landhausa, który cukrownię, rafinerię cukru. Albo to ja to poczytam, bo akurat nie wiem, czy akurat są nawet w tej górze, także on potem dopiero wyjechał na Daleki Wschód i tam wielką. Przez wiele lat nazwiska niemieckich twórców z tego terenu no nie były jakoś propagowane. Ten budynek przy Urzędzie Miasta na Sudeckiej, który Sudecka jest 31, remontowany, tak, jest wpisany do rejestru. Ten budynek, kiedy został sprzedany przez miasto, jak było jeszcze w ruinie, to nie był wpisany do żadnego rejestru. W momencie, kiedy ktoś kupił, dostał pozwolenie na rozbiórkę i postawienie nowego w tym miejscu. W tym momencie konserwator zabytków wszczął postępowanie wpisane do rejestru, przyblokował facetowi budowę. Facet się trochę finansowo ugotował i udało, zdążył rozebrać do wysokości pierwszego piętra, ale wpisany do rejestru jest, wpisany jest parter razem ze sklepieniem i ten właściciel, czy to jest ten sam, czy nie wiem, bo aż tak zagłębiałem się, zostało to wpisane do rejestru i on odtworzył sklepienie i przyziemie, a górę jak gdyby odtwarza. Portal od strony ulicy, tam gdzie też jest 18 wieku, nawet na zworniku jest data, też został zachowany. Ja pamiętam, że jak to było przewidziane do wyburzenia, to jeden z miłośników zabytków, który parę zabytków odtworzył, budował taki bolek, to nawet mówi do mnie, ty stary, jak to będzie rozbierany, to powiedz, jak odkupię ten portal i wątuję gdzie indziej. No ale nie tak. Znaczy w pewnym sensie na szczęście przy ziemi zostało zachowane, ale co mi przeszkadza, że zachowanie, postępowanie, jak to się mówi, służb konserwatorsko-urzędowych wobec tego nabywcy było co najmniej nieeleganckie. A jest jeszcze jeden obiekt, który mnie interesuje, jak ulica Wolności przed tym pawilonem, ten skwerek taki jest. I tam przy tym skwerku jest bardzo, bardzo stary dom, mały domek mieszkalny. Ze spadzistym, kopertowym dachem. Niewielka chałupka jak wsiowy domek. Ja bym trochę więcej tego mam tu za samą tą całą ewidencję, wszystko bym sprawdził, ale no akurat tak to pamiętam. Ale to ja się ciebie spytam, bo ja sobie to specjalnie fotografowałam, bo to jest jeden z najstarszych domów w Jeleniej Górze, a jest po prostu w tak totalnej ruinie. Tam ludzie mieszkają w tej ruinie, ale się dziwię, że nie obchodzi nas taki budynek. Ale jakie są niektóre mieszkania, jakie są wnętrza jeszcze? Mózg staje. Jest
to pierwsze, czy jest możliwe, żeby prelegent puścił nas tego wygasacz z zdjęciami? No to nie to jest, bo tu właściwie prawie wszystkie zdjęcia. Polecie zdjęcia z nas. Znaczy nie, no to tu akurat nie mam dużo zdjęć, tak, i ja to nie wszędzie wrzuciłem. No. Tak pomoże patrzę na ten ekran. Drugie pytanie, czy... Tu mam ze szkoły. Drugie pytanie, czy ta praca, która jest godna pochwały, którą prowadzisz, czy ona jest w jakiś sposób wykorzystywana przez władze miasta, czyli już tak. Ta baza zebrana, która jest, czy ona jest wykorzystywana do jakiegoś pomysłu na miasto i także do przedstawienia tego, że coś właśnie tym kierunkiem zabytkowym mieli góry. To było powiedziane w trakcie... No tak, biulety, czy pochodzi o tym, że szadło zdanie o radnych, bo rzeczywiście większość... Żeby osoby chętne mogły sobie przejść i zobaczyć... Tak, tak, nie ma pojęcia, że tyle rzeczy jest pięknych. Ja też mogę wyrazić wielki żal, że to spotkanie dzisiejsze... Na Facebooku masz tak chwilę świeże. ...propagowane w mediach, bo ci plakaty w jednym miejscu tylko widziałem wyjątkowo. Chciałem powiedzieć, że a temat jest bardzo ciekawy dla tych, którzy kochają miasto, więc raz, że to trzeba było bardziej nagłośnić, dwa, że czy to jest wykorzystywane tak, żeby ludzie mogli zobaczyć to. Znaczy, to w pewnym sensie ja to wykorzystuję w tych właśnie, co mówisz, w Fotopolsce, w Amici i wykorzystuję też w Facebooku, bo głównie moja galeria na Facebooku to są budynki Jeleni Góry, nie? Nawet całymi ulicami. Co do tego dzielenia się z tym, no nawet Lidia mi podesłała, dziewczynę, która akurat pisze pracę dyplomową i potrzebuje jakieś materiały dotyczące miasta, to ja jestem do dyspozycji. Zdjęcia, nie zdjęcia, przerzucam na pendrive, macie, bierzcie, korzystajcie. Nawet kiedyś byłem, poczułem się nawet taki dowartościowany, bo przyszedł raz, parę lat temu, przyszedł facet, jakiś doktor z działu architektury, który chciał jakąś pracę ze swoimi studentami zrobić w Jeleniej Górze i poszedł do Urzędu Konserwatora Zabytków i oni skierowali go do mnie, więc czułem się naprawdę mocno dowartościowany. Na pewno ta moja praca i to wszystko, co się w tej chwili dzieje, jest bardzo mocno wykorzystywane przez zespoły, które tworzą plany zagospodarowania przestrzennego. Większością z was, tutaj nas obecnie na sali, jestem na tym. Można dotrzeć do mieszkańców z tym. A co do mieszkańców? No. Ludzie zobaczyli, jakie piękne są elementy. Większości 90% nie ma pojęcia, że taka Jelenia Góra wygląda. Jeżeli by chcieli, to by widzieli. A tuż bardzo ładną robotę w swoim czasie robił też, no szkoda, że tak skończył karierę, to robił Konrad Przejdziel, który wykorzystywał nawet te moje materiały swoje też. Tam czasami usiłują niektóre inne gazety. No ale tak do tych wszystkich portali, gazet nic tak nie przyciąga sprawy jak trup. A jeżeli by na przykład doszło do jakiejś awantury, rozwalania jakichś budynków, że coś by się tam takiego ciekawego działo, to proszę bardzo, dziennikarze wszyscy piszą. Ale jeżeli jest jakaś mrówca, normalna praca, to co za temat? Ale słuchaj, Kazik, tutaj nawet do tego typu, bo się ukazała raz książka chyba o ulicy 1 Maja. Czy było święto ulicy 1 Maja? Znaczy tam, wiem, że dużo też czarek robi. Tego typu, żeby tam tak się magowski... Raczej, że wydział promocji Jeleniej Góry taki jest chyba jeszcze, nie wiem. Nie ma, nie. Nie ma czegoś takiego, tam jakieś są przymiarki, ale... Nie ma wydziału, nie ma promocji. Nie jestem blisko tych kręgów decyzyjnych, bo się nie pytam zresztą tam. Dogadać się z komórkami w mieście, żeby zrobić wystawę, nawet gdziekolwiek. Nie cenię wystawy BWA na przykład, ale myślę, że taka wystawa niektórych zdjęć, tych fragmentów była tam, to by wszyscy mieszkańcy przychodząc, w zeszłym roku miałem dwie wystawy za własne pieniądze, na własnym materiale, przeze mnie wydrukowane, na ulicy Mrocznej, także to... Ostatnio było... Zapraszamy do nas serdecznie, bardzo pięknie rozumiem. Na temat właśnie ostatnio, czy nie byłoby możliwe, żeby no krótka informacja nawet bieżące co tydzień się ukazywała o jakimś obiekcie ze zdjęciami? No to na razie to Stasiu, ja to będę dawał nawet G24, bo na razie chcę takie ogólnie na zasadzie. Na przykład część z tego tekstu, który dzisiaj tu wygłosiłem, po korektach i po wyczyszczeniu, wrzucę nawet G24 i tam do tego dodam na pewno zdjęcia. I tego typu historie będę, tak jak mówię, na Facebooku też wrzucam, wrzuciłem w swoim czasie całą ulicę Zjednoczenia Narodowego, którą uważam za jedną z piękniejszych uliczek Cieplic, która ma niesamowity potencjał. Taka złota uliczka w Pradze, przepraszam, tak tu miłośników Pragi, ale aż takiego czasami potencjału nie ma, tylko dlatego, że może na Hradczanach, jak niektóre nasze uliczki w Jeleniej Górze. Na przykład taka uliczka Kubusia Puchatka, mój pomysł tą nazwą, jak ktoś mówi, że ktoś słyszał o radnym idiocie, to bym ja, co ten, no to nam powiem, skąd się wzięła ta ulica, nazwa ulicy, a to jakbyście się przeszli tą uliczką Kubusia Puchatka, patrzyli na te niskie chałupki, tuż koło Placu Piastowskiego, koło uzdrowiska. I gdyby tak pomyśleć, że co drugi
chałupce była knajpka, gdzie można było wypić piwo, zjeść ciastko, coś innego, tu posiedzieć. No coś uroczego, tuż nad Rzosówką. Znaczy nie pięknie to by było, a tak a propos tej nazwy Komisja Kuchotka, ja pamiętam jak wielu rannych było takich nawiedzonych, którzy by tylko nic z tego zmieniali ulicy, to szukali różnych nazw i między innymi w Cieplicach też tam były przewidziane nazwy zmian. I Marcin Zawiła, który wtedy był po raz pierwszy prezydentem miasta, mówi, że on tak lubi, jak są nazwy ulic bohaterów bajek, takich, takich, no, nie? Ja mówię, coś tam masz, mówię, nie ma problemu. Akurat na tapecie była ulica Dułowa, jakoś tam generała Radzieckiego. No więc mówię, zaproponowałem na komisji nazw rady, niech będzie Komisja Puchatka, co mi tam, nie? Czy ładna uliczka. I została ta nazwa, no potem tam sam wywiesił, nawet pamiętam, się nazywany facet, radnego idioty, nie będę tym radnym idiotą. Ulica się zachowała, weszła do języka i jakoś już przestali ludzie mówić o tym, że ktoś to był idiotą, tylko za to ulicę nazwę stosują. Ale się zawsze każdy zastanawia, czemu? A co mnie to? To dobrze się zastanawia. Słuchajcie Państwo, coś co drażni, co zastanawia, to powoduje, że prowokuje do myślenia. Jeżeli prowokuje do myślenia, to jest dobro. Nie ukrywam też, że ulica Bankowa, przy której też mieszkam, to też był mój pomysł, bo wiecie Państwo, ja bardzo nie lubię często zmieniać nazw ulic, przy których mieszkam. I tak, to była ulica, najbardziej by mi się podobała, gdyby wróciła nazwa promenadę, bo tak naprawdę to jest promenada. Gdyby jeszcze wróciła zieleń, to wszystko, jak oglądamy, naprawdę bardzo ładne. Oczywiście nie Adolf Hitler, a Louis, bo to mi się to pewnie nie podobałoby, ale promenada, proszę bardzo. No ale nie, no i pamiętam jak była ta, myślano te różne nazwy, tam Stasiu Czajewicz, Władysław Krumek, którzy byli najbardziej nawiedzeni, tam szukali takich różnych ojczyźnianych nas, to ale akurat w tym to był czas, kiedy przy ulicy Bankowej było ileś tam kantorów, ileś tam cynków się szwędało i było kupy banków, między innymi Narodowy Bank Polski w tym budynku, o którym mówię. Więc zaproponowałem, słuchajcie Państwo, no ta ulica, ta nasza ulica tutaj, to jest tak właściwie takie Wall Street, mamy tu banki, to proponuję bankową. Kupili radni, wiecie? No i muszę Pan powiedzieć, przemianujemy na bankową. A nie, 1 maja, nie, nie, nie. Przemianujemy na 1 maja, ja bym wrócił do nazwy kolejowy, albo, ale akurat nie chcę będzie 1 maja. To ten. Ale akurat Bankowa została przyjęta, mieszkam przy Bankowej i jak na razie tfu, nikt nie wpada na pomysł, żeby to zmieniać. Na razie jest taka na tyle równowaga w Radzie, że chyba żadna kontrowersyjna czy jakaś taka nazwa by nie przeszła. A mnie interesuje Łapska na przykład, mówiła o tych ulicach. To były te ulice, jeżeli już tak mówimy o tych rzeczach. Było takie założenie, że ulice w mieście, bo ulica Łapska to kiedyś była w ogóle za Niemca, to była Tannenbergstrasse, potem była Grunwaldzka zaraz po wojnie, kiedy Jelenią Górę połączono z Cieplicami, to Grunwaldzka już była w Jeleniej Górze, w związku z tym zrobiono tam Anhalki Sawickie chyba. Ja mam do ulicy Łapskiej mam duży sentyment, bo w 1945 roku do 1948 roku tam przy tej ulicy mieszkała moja mama. Czy to jest prawda, jak już ciągniemy, że tam carscy oficerowie? Nie wiem. To akurat jest tak zwana, to chyba była rosyjska albo niemiecka kolonia się nazywała za Niemca, to jest ta część Malinnika. I było założenie, że wszystkie nazwy ulic będą wychodzące z miasta, będą miały nazwy tych kierunków. W kierunku Łapskiego Szczytu, Łapska, Krośnieńska, no akurat tak wymyślono. I na przykład między innymi ulica Świerczewskiego, pamiętacie Państwo taką ulicę? Ulica Świerczewskiego miała, historycznie nazywała się Kowarską. Tak. I miała ta nazwa wrócić. I prawie, że to na komisji do nas spraw nazwy miało przejść, bo to całkiem była niezła nazwa, nie? No, tylko Kowarce mi to przeszkadza. No ale jedna z pań prezydentek strasznie się nie podobało, co jak to urząd miasta, prezydent miasta przy ulicy Kowarskiej. Została Sudecka. No to też ładnie i to nie jest żadna taka koniunkturalna nazwa, ale nie wiem. Historyczna była nazwa. Ale historyczna to była Kowarska. Tak samo ulica, na przykład ulica Pańska, Herrenstrasse, to jest dzisiejsza ulica Krótka, no bo trudno, żeby za czasów w latach 50. 60. w mieście słusznym były jakieś pańskie ulice. A to tak te nazwy są różne. To też taką ciekawostkę mogę powiedzieć, że był taki radny Gienek Piotrowski, który mieszkał przy ulicy Pstrowskiego. Tam był ten zakład stolarski jego ojca. I coś tak. I akurat Pstrowskiego nikt nie ruszał. Mimo, że ten Wincenty Pstrowski no, był, jaki tam był, no, wykorzystany do trzech czynów jakichś innych. I komu by to przeszkadzał, niech sobie będzie ten biedny Pstrowski miał swoją ulicę. Ale ten. Jakoś to przechodziło.
Ja tam w sumie żartu, bo ten Gienek Piotrowski ze mną się spierał, że na którejś sesji Rady Miasta. Ja mówię, Gieniu, siedź spokojnie, bo ci zaraz nazwę ulicy zmienię. Ne? Tak zażartowałem, tylko nie mając jasnej zgody. Ale na najniższej komisji do spraw zmian ulic pan Władysław Kumik stwierdził, że nie może być takiej ulicy jak Strockiego i że będzie powstania Wielkopolskiego, czy kogo tam jest? Któreś tam powstanie. No i na najbliższej sesji propozycja, że znał nazwę, a Gienek tak na mnie patrzy, przecież obiecywałem. Ja, czym się to nie mój pomysł, nie? No już zmiana została dokonana. Także słuchajcie, te niektóre zmiany nas, niektóre te działania, to są same irracjonalne, ale są. To lepsze niż Łomnicy. Co? No lepsze niż Łomnicy, niż Słakowica i Piechowica, gdzie, no, gdzie wtedy się wszystkiego jeszcze ma. No, no, też są. Są, zwłaszcza w tych małych miastach. Ludzie nie lubią zmian adresów. I akurat specjalnie nie przeszkadza. No. Ja pamiętam też tą walkę z Iwanem, nie? Ja byłem przeciwnikiem niszczenia pomnika, przeniesienia. I pamiętam, jak przyjechał konsul radziecki, Litwin. Teraz może by się wstydził, ale wtedy w takim mundurze, tak stawiany, tak jakiś taki łynki. I mnie akurat zawiło delegował, żeby rozmawiał z tym konsulem. No i on, że tutaj, żeby zachować, żeby z szacunkiem. No to już powiedziałem mu, że na pewno w tym miejscu nie zostanie, ale inne godne miejsce trafi. Popatrzcie państwo. Iwan przeszedł, tutaj by wrzucano do niego farbami, nie farbami, różne tam by numery odstawiano, różne happeningi by się wokół odbywało. A na cmentarzu stoi między swoimi, świeczki mu palą, żadnych zniszczeń, niczego. Spokojnie, godnie. Proszę? Dziewczynki szkoda. A to dziewczynki, to był mój tekst, bo z Mańkiem Połonikiem się bawiłem. A z drugiej strony w nocy o godzinie 5 rano był demontaż tego pomnika Iwana. Pamiętacie tę legendę, że tramwaj się wykolił tam, to tram, to wam. Tutaj mamy zdjęcia Andrzeja Szpaka z demontażu. A ja byłem przy tym też byłem, na filmu, nawet też mam parę zdjęć. I tam jest akurat żońca z Buszek. Słuchajcie, dźwig przyjechał, ekipa, jakieś te elektronarzędzia, to wszystko, żeby spoić. Linę wpasano wokół tego Iwana, lina się naprężyła, myśleliśmy, że to nie wiadomo, zaraz się będzie. I już, i po wszystkim. Nic nie był przygotowany, on po prostu stał. Autorem pomnika był niejaki Serafin. Ale nie jest tych Serafinów. Może jakieś państwo macie pytania? Znaczy wokół miasta jest dużo ciekawostek, dużo różnych rzeczy, no jakby tak się popatrzeć, porozmawiać. Kiedy książka się pojawi? Ja mogę tak powiedzieć. 17 października 2015 roku jestem ostatni dzień w pracy w urzędzie. I idę do emerytury ani jednego dnia dłużej. Będę miał więcej czasu. Zgodnie z ustawą, czy? Zgodnie z ustawą. I na sprawę, może wam powiem państwu, powiedzieć, znam takich ludzi, którzy strasznie mocno protestowali przeciwko przedłużeniu wieku emerytalnego. I cholera kurczowo się trzymają tych stołków, mimo że ten wiek przekroczyli. Ja uważam, że ci, co głosowali, co walczyli o przeciwko przedłużeniu wieku emerytalnemu, niech idą. Tylko się trzymają tych stołków. Dalej chcą być ważni. A my zdążymy na ten. Nie, bo z Julianem się siedził na jedno. Nie muszę do zabytku, bo jak po żony, czyli na długą drogę. Bo kochaną żonę się. Zabytkiem rzeczywiście. Ona nie jest zabytkiem. Nie przedo jest. Tu go do niego zresztą. Też pisałeś, też ty go pisałeś. Nie, on był pisany bardzo dobrze, to jest. Mamy jedno z cenniejszych miast i tak naprawdę dobrze było mieć pomysł na to miasto, to co na końcu powiedziałem. Mówię, mamy tą trasę, szlak Jakubowy, mamy ten szlak cesarski. Jakiś pomysł, no, jest jedna legenda, że tyłek Kunegundy odcisnąć na kamieniu. Takich legend by się przydało więcej. Próbowałem też tego likieru, tego karkonoskiego. Ekstrans ofre był smaczniejszy. Cypułka straszna. Ten? Cypułka nie, nie, nie wyszło mu, to nie wyszło mu, to nie wyszło. Ja mam prośbę, że takie spotkanie warto powtórzyć i jednak więcej o tym powiedzieć na... Inicjator, może bardzo, ja dziękuję, że byłem pierwszy. Pierwszy może byłem? Być tak, że zjadę plakat chyba na Facebooku przez chwilę, a w ogóle nie ma dostępu do wiedzy. Temat jest ciekawszy od setek innych imprez w mieście. Zapraszamy, ale żeby zaglądać albo zapisać się. Mało tego, co by mógł powiedzieć, jak wiemy. To jest dla niego zdjęcia, w związku z tym... Proszę mi uwierzyć, że próbowałem zarówno do mediów, jeszcze jakoś tak...
Na Jurku, zapraszam, żeby zapisać się na informator księżnicy, to wtedy będziesz dostawał na maila zawsze informacje, co się dzieje. Masz regularnie, dostaniesz. Ja nie mówię o sobie, mówię o tych innych osobach mieszkańca miasta, którzy chcieliby zobaczyć to, co ja się spóźniłem, ale nie właśnie nie pamiętam. Ja to już powiem przekazać. Będziemy jechać do Lwowa, to ci opowiem. No bo my z Julianem mamy oba na punkcie Lwowa i musimy razem zakupić. Trochę ładniejszy, macie może. Na swoje roku. Ten budynek był pierwszy, no tak? Że bardziej przyciągałyby nie ładne budynki, tylko te koszmarki, które pan zestawił, właśnie ten bliźniak, który został rozbudowany w formie. Ja zawsze od i na przykład, bo ja jestem w Sobieszowa akurat, no i ulica Sądowa przy nad Wrzosówką, ona została zniszczona przez architektów chyba, nie? No bo ten to budynek. Przez ludzi. No ale, inaczej. Ale to były prace zatwierdzone przez urzędy. To nie były jakieś samowole budowlane. Mogę tak powiedzieć. Prawo budowlane mówi wyraźnie, że jeżeli inwestor złoży w urzędzie miasta wniosek o pozwolenie na budowę i ten wniosek o pozwolenie na budowę spełnia wszelkie kryteria w załączniku etatata, żaden urzędnik nie ma prawa wtrącić się do zapisów w tym projekcie. Nie dotyczy to, nam urzędnikom nie wolno. Architekt podpisując, ten, kto ma uprawnienia i podpisując, on bierze na siebie odpowiedzialność i on to firmuje. Nie wszyscy się chcą potem się tym odnosić, że na przykład dali ciała i inwestorowi po prostu się zgadzają na bzdury. Ale niemniej to naprawdę urzędnicy nie mają nic do powiedzenia. Jeżeli jest zgodnie z planem zagospodarowania, bo akurat może być plan zagospodarowania, jest zgodnie z linią zabudową, z wysokością zabudowy, układą kalenicy, to wszystkie inne szczegóły, to jak pokazałem, nie wiem czy pan był trochę wcześniej, jak pokazałem budowę z Sorzyszowa, Bronka Czecha 10. Piękny drewniana chałupa, która w 2004 roku przez nadleśnictwo właściciela ścieżka została wyburzona. I stoi tam teraz paskudny bliźniak. Taki poruszko spodziewałem. Ale kiedy konserwator zabytków się obudził, żeby to powstrzymać, to już budynku nie było. Bo przy Sudeckiej 31 zdążono facetowi przyblokować do wszystkiego. Ale Sobieszowa zostało w ogóle zdeprecjonowane, zniszczone. Ono w ogóle ta funkcja, którą on kiedyś małego miasteczka pełniło, to ona w ogóle nie istnieje. Wszystkie w całej Polsce, wszystkie miasta, wszystkie centra, jak gdyby w jakimś sensie siadły. W Jeleniej Górze, bo weźmy teraz całą Jeleniej Górę, bo Sobieszów, załóżmy był Sobieszowym, Cieplice z Wielkimcami, ale weźmy teraz to całościowo. W Jeleniej Górze kiedyś jedyne sklepy, jakie były, to były przy Konopickiej 1 maja i raz, dwa razy do roku, czy trzy były festyny przy ulicy Bankowej albo wzdłuż ulicy 1 maja. Wtedy można było coś dostać, bo się wtedy nie kupowało. Zdobywało. Dostawało się, o. Zaraz powiem brzydki dowcip. Którzy może, niektórzy młodsi może nie zrozumieją, ale starsi rozumieją, nigdzie już go słyszałem. To teraz, kiedy na Zabobrzu były tylko sypialnie. Teraz, kiedy na Zabobrzu powstały i sklepy, i knajpki, bo w tej chwili przy każdej prawie ulicy są jakieś knajpki, pialni, piwa i tym podobne. Kiedy są, to w wielu miejscach. No, ja tam akurat nie mieszkam, no ale ja na przykład pójdę zaraz może na piwo czeskie tej na dole, nie? Ale co? Dzisiaj nie, no bo jak idziemy na Radę to ten, ale to teraz ludzie tam kupują. Jest dodatkowo powstały markety, gdzie też ludzie kupują. Chociaż przy tych sklepach, no pan akurat ma swój sklep, więc wie jaki jest obrót, czy nie ma obrotu, ale to ten. Ale tak naprawdę już w tej chwili jest duży wybór, gdzie mogę chodzić kupić. W tej chwili tak za bardzo, jeżeli nic dodatkowo nie przyciągnie, to na placach na ulicy 1 maja się nie idzie. No ja idę, bo tu mieszkam, no to czasami siłą rzeczy, chociaż się po bułki, czy po jakieś tam drobne zakupy, czy jakieś folie na przykład do pana też czasami chodzę kupuję. Ale to te. I dlatego tak, gdyby to siadło. I teraz trzeba mieć pomysł, jak do tego jak przyciągnąć. No ja na przykład się nie zgodzę z polityką władz miasta, nie wiedziałem, kto jest polityką władz miasta, bo na przykład bardzo przez wiele lat mówiło się, że Jelenia Góra w jakiś sposób powinna zostać połączona z Cieplicami, w jakiś sposób organizacyjny. Że tyle tylko, że żeby powstała dzielnica centralna, to najpierw przyszła obsadzała wiskoza, bo strasznie smrodziła i były te wszystkie pierwsiarczki czy jakieś inne górne, które tam latały w powietrzu. A potem nie było kolektora sanitarnego, nie było wody, nie było gazu, nie było komunikacji. No, kiedy to wszystko jak gdyby
blisko, ze szlak trafił, te wszystkie inne media już są. No to nie było planu zagospodarowania centrum. Plan jest. I kiedy plan został uchwalony, to wydział dostał za polecenie, żeby przeprowadzić postępowanie uchwalenia planu dla zabudowy częściowo wzgórz Dziwiszowskich. No, to też dla mnie było to trochę nonsensu, bo tak naprawdę się powinno wszystko ześrodkować, żeby w jakiś sposób dzielnica centralna jednak powstawała. No, ale to już nie wnikam dlaczego, za chwilę będę na emeryturze, to wtedy może będę się bardziej otwarty, choć i tak jestem wystarczająco otwarty. A teraz taka propos na zakończenie dostania, przepraszam, że powiem brzydkie słowo jedno, ale tak właśnie to oddaje ten czas na tej dawnej komuny, co myśmy nie kupowali, tylko dostawali. Jak się jedna kobieta drugi, pani, co pani dostała? Hemoroidy, a gdzie? W dupie. Czekaj pani, jak będą cytryny, to samo powiem. Ale dzisiejsza młodzież tego na szczęście dowcipu nie zrozumie i oby nigdy nie będę musiała rozumieć. Jeśli można, proszę. Tak na zakończenie. Mieszkam bardzo krótko w Jeleniej Górze, miasto jest piękne, a słysząc tą nazwę ulicy Kubusia Puchatka, pomyślałam sobie, czy nie należałoby tym młodym jeleniogórzanom zaszczepić idei, żeby oni wiedzieli, co to jest zabytek, że trzeba to chronić, że trzeba na ten element zwracać uwagę. Czy to o tym się w szkołach mówi? Bo rosną pokolenia następne, które już bardzo możliwe, że w ogóle nie będą znały tego problemu. Zależy od nauczycieli. Są szkoły, gdzie się mówi, są szkoły, gdzie odbywają się konkursy, są szkoły, które chodzą nawet do muzeum, chodzą, oglądają zabytki, a są szkoły, są klasy, które mają to koncert, znaczy może nie szkoły, nie młodzież, na koncertowo to gdzieś. W jakiś czas temu przy którymś muzeum czy w Domu Kultury zastanawiała się organizatorzy jakichś konkursów, że dlaczego w ogóle nie ma zainteresowania, to też jakieś takie było związane z zabytkami, że nie ma zainteresowania w ogóle ze strony szkół, ze młodzieży. Ja się pytam, a dla kogo wymyśliłaś nagrody za udział w tym konkursie? No jak to dla dzieci i młodzieży? To wymyśl dla nauczycieli, to będą przychodzić. Wymyślono dla nauczycieli, zaczęli chodzić niektórzy, bo też muszą być w jakiś sposób zainteresowani. Ja też z drugiej strony nie będę negatywnie oceniał nauczycieli i teraz tak samo nie będę oceniał negatywnie młodzieży. Muszę pani powiedzieć, że właśnie więcej spotykam napaleńców młodych ludzi, którzy, jakby się pani zapoznała ich pracę wspólną dotyczące pomników, tablic w Jeleniej Górze, to była cała grupa młodych ludzi, którzy latali po mieście, nic innego nie robili, tylko fotografowali, rozmawiali i dokumentowali przy udziale z Iwą Borewiczem, z szefem archiwum. Chcieli, nikt im tego nie kazał. Ich nauczycielka chyba tam, nie pamiętam jak się nazywa, co? Pani Rybiewska. No też tam właśnie też była jak gdyby katalizatorem, animatorem tego wszystkiego też. To są tacy. Jak na tych forach wszystkich różnego rodzaju, fotopolska, nie fotopolska, gdzie się dyskutuje na temat zabytku, pokazuje zdjęcia, niesamowicie dużo jest młodych ludzi, dla których Jelenia Góra czy Hirszbych to jest jeden to samo, że nie ma dla nich co podziału, czy to są piastowskie, czy jakieś niemieckie, germańskie, saksońskie, łużyckie, to są ich domy, ich ulice, ich zabytki, ich legendy. I oni rzeczywiście się tym interesują. I poprzez zainteresowanie tym wszystkim przekazują to dalej. A znam też starszych ludzi, którzy się urodzili w tym mieście i którzy twierdzą, że połowę tego brachu trzeba wyburzyć. Niby tak samo wychowani, lepiej być wychowani.